Cześć, witajcie serdecznie w sobotę, w ten fantastyczny poranek. Ja dzisiaj jestem z Magdaleną Pawłowską. Magdę pewnie już znacie z poprzednich podcastów, które razem nagrałyśmy. Magdalena Pawłowska, czyli ekspert kursów online. Ty, Magda, jakby pomagasz stworzyć z niczego. Ktoś, kto buduje te kursy od zera, może się od ciebie bardzo dużo nauczyć. Jesteś też autorką świetnej książki, bestsellera, jednej kampanii do wolności, także też krok po kroku bardzo praktycznie objaśniasz, co możemy zrobić, kiedy budujemy nasze biznesy online, samo mięso. I oczywiście jesteś jeszcze autorką świetnych podcastów, czyli jeżeli ktoś zaczyna albo już sobie pływa gdzieś w oceanie online'ów i biznesów online, no to na pewno Magdę zna. Witaj, Magda. Cześć, cześć, dzień dobry, witajcie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Cudownie jest tutaj z wami dzisiaj być. Magda, to ja może od razu powiem, że w następnym, jeszcze tylko sprawdzam, czy jesteśmy słyszane i czy nas widać. Dobra, witajcie, Monia już napisała. Cześć, Monia. Cześć, Monia. Ponieważ w następnym tygodniu, zresztą Monia mieszka niedaleko nas, bo tak się składa, że w ogóle ja z Magdą mieszkam jakieś 15 minut, obie jesteśmy w okolicach, tak. Birmingham i ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że mamy do siebie tak blisko też fizycznie. I Monia też ma do nas blisko, bo też mieszka niedaleko. I w następnym tygodniu wychodzi e-book, który właśnie dokończył. Chciałam pisać, on jest jeszcze w rękach Kasi, copywriterki, i w następnym tygodniu ujrzy światło dzienne e-book o tym, jak budować swoje życie, karierę, w ogóle jak awansować poza granicami swojego kraju, bo to może być odrobinę trudniejsze niż ten sam proces w Polsce. I ja chciałam ciebie zapytać, jaki w ogóle był powód, Magda, że ty znalazłaś się w Anglii? Zawsze myślałaś o tym? Słuchaj, no to jest love story. To jest love story, więc idealnie pasuje na taką właśnie sobotnią, poranną telewizję, a więc idealnie, kochani, bardzo się cieszę, że to tutaj wyszło. Słuchajcie, no ja zawodowo zawsze oczywiście w pewnym momencie chciałam mieszkać na wyspie, ale wyspie słonecznej. Wylądowałam w Anglii, więc też na wyspie, jak się śmieję, jestem w połowie drogi. I słuchajcie, najważniejsze było to właśnie, że no poznałam swojego obecnego partnera, narzeczonego, i zakochałam się, no, nie z Brytyjczykiem, więc lataliśmy do siebie w to i z powrotem, tutaj Birmingham, Gdańsk, Gdańsk, Birmingham, aż w końcu mówimy, nie, no bez sensu, a że ja miałam już wtedy biznes online, było mi bardzo łatwo po prostu, wiesz, spakować walizkę, przyjechać i sprawdzić, co tutaj dobrego życie dla mnie uszykowało, i mogłam to zrobić, tak? Więc dosłownie spakowałam walizkę, zostawiłam mi mieszkanie i wiesz, i firmę jeszcze otworzoną, właśnie działalność w Polsce. No ale tak jak wiesz, jak się przeprowadziłam, tak została, miłość kwitnie, więc wszystko cudownie, no ale oczywiście razem z tym otworzyłam mi tutaj firmę. I przeniosłam się całkowicie, tak, właśnie z moją firmą tutaj na Anglię. Czyli to jakby podążałaś za miłością. Tak jest. Magda, a powiedz mi, jak przyjechałaś i znalazłaś się tutaj, to jak długo potrzebowałaś, żeby nazwać to swoim domem, wiesz, żeby tak osiąść, pomyśleć, tak, wracam tu, bo jest tak, nie wiem, czy ty to miałaś, ale jest taki shift, ja taki miałam, że na przykład na początku to był mój tamten dom i zawsze jak byłam w Gdańsku, to się czułam, o, lecimy jakby do domu, jeszcze do domu, a potem już był taki shift, kiedy ja przyjeżdżałam do Anglii, wchodziłam do mojego domu, myślałam, o, jestem w domu. Ile ci to zabrało, powiedz? Wiesz co, mi się wydaje, że chyba jak się przeprowadziłam i wyczyściłam moje mieszkanie w Gdańsku, bo sama nie wiedziałam, czy chcę je wynajmować, czy sprzedać, czy co chcę z nim zrobić, ale jak był ten moment, że tak naprawdę się przeniosłam, czyli nie, że tylko jedna walizka, tylko wiesz, wszystkie swoje rzeczy, jakieś książki, jakieś takie pamiątki, różne takie rzeczy,
to chyba wtedy to się tak stało, że ja wiedziałam, okej, dobra, to jest taka naprawdę przeprowadzka, tak, że to jest tak na poważnie. To chyba było w okolicach 5 miesięcy po tym, jak ja faktycznie przyjechałam po raz pierwszy i zostałam. To jeszcze przez 5 miesięcy mieszkanie po prostu właśnie było takie moje. Ale później się spakowałam i faktycznie oczyściłam mieszkanie i to był taki dla mnie taki krok milowy właśnie w mojej świadomości, że okej, teraz mieszkam w Anglii. Okej. A powiedz mi, jak sobie na początku radziłaś z językiem angielskim, bo nawet pewnie jak ma się jakąś znajomość tego języka, to jesteśmy akurat w takim rejonie, w którym panuje brumi i czasem trudno je zrozumieć. Powiedz mi, jak ty się w ogóle nauczyłaś angielskiego? Jaka to była twoja... No tutaj akurat ukłony i pozdrowienia dla moich rodziców, którzy wiedzieli od dawna, że ten angielski chyba po prostu jest ważny, więc ja pamiętam, jak miałam 9-10 lat i chodziłam z moim o 4 lata starszym bratem na takie zajęcia z Alfem. I to były takie pochodne zajęcia po 1,5 godziny i myśmy się uczyli tego angielskiego z Alfem i później gdzieś jakieś bajki, jakieś coś, w podstawówce oczywiście rosyjski, w liceum później rosyjski i angielski, ale znowu moi rodzice testowali w prywatne lekcje, więc miałam chyba też 1,5 godziny w tygodniu, czyli jedne takie zajęcia w tygodniu prywatnie. No i uczyłam tego angielskiego, ale pamiętam, jak wyjechałam do Stanów po raz pierwszy, jak miałam 20 lat, wyjechałam na taki program Work and Travel. Ja pamiętam, jak dziś, wiesz, ja wiedziałam, że ja tam ten angielski umiem, bo ja znałam dużo słówek, te wszystkie czasy oczywiście ja znałam, bo i matura po angielsku i tak dalej. No, ale mówić to za bardzo nie miałam odwagi, prawda? To jest właśnie ten, znowu, ta zmiana też, która musiała zajść u mnie w głowie. Ja pamiętam, że tam do pracy, pracowałam w Hollywood Bowl, to jest taka największa muszla koncertowa na 18 tysięcy. No i tam mnie przydzielono do pracy z osobami właśnie no, z Ameryki, z Meksyku, prawda? I co myślę, okej, mówię, dobrze. No i po prostu byłam zmuszona zacząć się komunikować po prostu, tak, no bo byłam w gronie, byłam jedyną Polką, nikogo innego nie było, więc otworzyłam się wtedy na ten angielski i poleciało. I tak to poleciało, bo ja znałam po prostu dużo słówek i te czasy, że po 3 miesiącach to ludzie myśleli, że ja jestem po prostu Amerykanką, bo tak dobrze po prostu miałam ten angielski. No później wyjechałam do Stanów na studia, na semestr, więc znowu ten angielski, znowu ten taki z psychologii, prawda? Ja pamiętam, jak dziś, jak miałam zrobić zadanie i ja siedziałam, czytałam książkę jakąś tam z psychologii społecznej z słownikiem. Jeszcze był taki, wiesz, żółty słowniczek, dictionary, taki polsko-angielski, bo nie było Google Translator. I ja jadę w tym po prostu, tam przewijam te kartki, żeby się dowiedzieć, co to są za słowa, żeby móc zrozumieć content, czyli ogrom pracy, tak? Nauka języka to zajmuje czas, ja poświęciłam naprawdę ogrom pracy, ogrom czasu, żeby się tego języka nauczyć i na przykład testy na uniwersytecie w Stanach zdawałam lepiej niż Amerykanie, tak? Bo po prostu ja się tak uczyłam tego, że ze zrozumieniem, że po prostu później nie było przede mną tajemnic i naprawdę jak dostawałam tam czyli te piątki takie ichniejsze, no to we mnie też to wzbudzało dużo takiego zadowolenia, takiej, wiesz, takiej dobrej energii, takiego wysokiego poczucia własnej wartości, że ja mogę, że potrafię. No, jak przyjechałam do Anglii, no to właśnie ten angielski ja umiałam, tak? To, że ktoś powie do mnie Anglii, to nie zrozumiem po prostu. I mamy tutaj właśnie w rodzinie takiego Johna, który mówi bardzo po Black Country. Po prostu ja go nic nie rozumiem. I ja mówię do niego, John, w końcu angielskiego, bo ciebie nie można zrozumieć. I się przekonałam. No to Magda, to rzeczywiście jest taka u ciebie
ja rzadko spotykam osoby tutaj w Anglii, które gdzieś tak właśnie od zawsze z tym językiem, wiesz, były zaznajomione i jednym z największych ograniczeń tutaj jest ten język. Często może nie sam język sam w sobie, ile podejście takiego, tak jak często mówimy, to faces of shame, I'm not good enough and who do you think you are, że nie jestem wystarczająco dobra, czy mój język nie jest wystarczająco dobry i często, bardzo często na różne stanowiska, na które ktoś tak naprawdę jest gotowy i mógłby aplikować, nie aplikuje, tylko i ze względu właśnie na te przekonania. Nie wiem, czy to się do tego też pewnie jakoś mógłby podłączyć jakaś taka polska tożsamość i taki też czasem perfekcjonizm, że my często jak nie umiemy czegoś nie na 250%, to nie umiemy w ogóle. No właśnie, o, jest z nami Jarek, Natalia, hej. Magda, mam takie też jeszcze pytanie właśnie, bo jesteś tutaj. Myślisz sobie, że w ogóle ta przeprowadzka, czy w ogóle zamieszkanie w innym kraju w jakiś stopniu zmienia ciebie, czy samo właśnie wyjście z tego takiego Polish bubble, myślisz, że coś to daje, że to jest warte doświadczenie, żeby go spróbować? Żeby... Na pewno. Za każdym razem, to kiedyś czytałam w takiej książce o rozwoju naszym duchowym i takim psychologicznym, że za każdym razem, kiedy zmieniamy miejsce zamieszkania, a szczególnie jeżeli właśnie wyjeżdżamy za granicę, to zmienia się jakby nasz konstrukt, jak taki psychologiczno, a właśnie duchowy, o znaczną część. Tam podano konkretnie jakieś tam 30%, ale że to ma duże bardzo znaczenie, tak? Dlatego, że zmieniamy kulturę, obyczaje. Wiesz, wszystko tu jest inne. Ja pamiętam jak dziś, jak założyłam firmę w Anglii, kupiłam samochód i słuchaj, i pojechałam na stację benzynową zatankować, nie? I to miało być na koszt na firmę. I ja siedzę w samochodzie i mówię do Liona, do mojego partnera, ja mówię, ale wiesz co, ja zapomniałam danych firmy teraz, mówię, tego NIP-u nie pamiętam, nie? On mówi, ale o co ci chodzi? A ja mówię, no jestem taka zestresowana, nie? Bo po prostu nie wezmę faktury. I ja mówię, no ale ja nie wezmę faktury i ten. I ja mówię, jak to ty? Ja mówię, nie, mówię, jak my to zrobimy w ogóle? Nie? Ja mówię, zaomala. On mówi, a dla niego to było tak niezrozumiałe. Mówi, ale wytłumacz mi jeszcze raz, o co ci chodzi? I ja mu powiedziała, on mówi, tu wystarczy paragon, że płacisz kartą i ta karta jest firmowa i to wystarczy. I ja mówię, to ja nie potrzebuję danych firmów i NIP-u, wiesz, do faktury. Więc to są tak wielkie, małe, te małe rzeczy, ale tak wielkie zmiany, że to jest ogromne, ogromne znaczenie moim zdaniem. Ja mieszkałam w kilku miejscach, co prawda tutaj mieszkam oczywiście najdłużej, ale mieszkałam 2 razy po 5 miesięcy w Stanach, mieszkałam kiedyś 4 miesiące w Szwecji, bardzo dużo też podróżowałam, bo odwiedziłam ponad 70 krajów, więc faktycznie no, inne kultury, inne języki mają dla mnie ogromne znaczenie. Ja wiem, że ja się wtedy rozwijam, jak wchodzę z nimi w kontakt. Ale musimy być otwarci, powiedzieć, tak? Musimy być otwarci na te rzeczy. Wiesz, są osoby, które wiesz, mieszkają 10 czy 15 lat w Anglii czy w Stanach i nie potrafią powiedzieć nic w języku angielskim, tak? Bo tak się zamknęły, bo wbudowały swoją małą taką grupę ludzi, którzy ten mi załatwi to, ten mi załatwi to, ja nie potrzebuję. Ale tak naprawdę nauczenie się tego języka by spowodowało, że ta osoba będzie wzrastać i będzie po prostu lepiej czuć się, tak, w danym otoczeniu. Ale musimy być na to po prostu otwarci. Tak, to bardzo ważne, co powiedziałaś, bo bardzo dużo ludzi funkcjonuje w ten sposób, polski sklep, nie jakieś polskie biura, polskie i tak nie wchodzimy w te społeczności angielskie i przez to tracimy pewnie jakieś takie benefity, które moglibyśmy z tego mieć, z tej takiej multikulturowości, nie? Oczywiście. Bo właśnie chciałam ciebie zapytać, Magda, jeżeli miałabyś powiedzieć o takich 3 w ogóle zaletach mieszkania poza granicami Polski, coś, co naprawdę doceniasz i widzisz, to co to by było?
Na pewno doświadczenie nowej kultury, na pewno, wiesz, świadomość pewnego porównania, dlatego że znowu zawsze jak my się nie ruszamy i żyjemy w jednym miejscu, to jest tak jakbyśmy byli drzewem. I oczywiście, jeżeli ktoś jest w 100% szczęśliwy i zadowolony, że cały czas, wiesz, urodził się, mieszka i, że tak powiem, umrze w tym samym mieście, na tej samej ulicy może, dla niektórych to jest okej, ale ja wiem, że dla mnie to nie jest okej, bo ja po prostu mam inny konstrukt. Ja uwielbiam podróżować, uwielbiam odwiedzać inne kraje, czyli dla mnie mieszkanie za granicami tutaj dało to, że ja dziś na świat na pewno patrzę inaczej, tak, na 100%. Ale też mi to dało, że wiem, że trawa u sąsiada nie jest bardziej zielona. A my mamy jako ludzie taką tendencję, że patrzymy, o, tam jest trawa bardziej zielona. W Polsce to my mamy źle, bo w Anglii mają to. Przyjeżdżasz do Anglii, a tu po prostu, wiesz, znaleźć dobrą kosmetyczkę, no to po prostu masakra jakaś, nie? Tak podstawowa rzecz, której my nie jesteśmy w stanie docenić w Polsce, tak? Idziesz do Gdańska, do Sopotu, czy w Poznaniu, czy w Szczecinie, czy gdziekolwiek, wszędzie piękne restauracje, kafejki, wszystko na takim wysokim poziomie. Przyjeżdżasz do Anglii, jeżeli jesteś poza Londynem, no to życzę ci powodzenia, żebyś znalazł cokolwiek poza Costą i Starbucksem, tak, fajnego, żeby usiąść. Więc znowu to jest to, że mieszkam tutaj, to też i mieszkałam jeszcze w innych miejscach, daje mi to, że ja wiem, że jak mój umysł zaczyna wędrować i mówić, a tam jest trawa bardziej zielona, to ja mówię, nie jest zielona bardziej, jest zielona tutaj i ja muszę to zobaczyć, jakie mam korzyści, jakie mam możliwości tutaj i po prostu cieszyć się z tego, a jak pojadę gdzieś indziej, no to świetnie, to będę się cieszyła wtedy z tego, co tam jest, a nie ciągłe takie porównywanie. Jarek napisał, że on też często widzi osoby z Polski, które kupują właśnie w polskich sklepach, oglądają polską telewizję, pracują z Polakami, a potem dziwią się po 10 latach, że nie znają języka. A Agnieszka napisała, że się zgadza i że nadal ją to dziwi, gdy Brytyjczycy narzekają na tutejszą biurokrację, mówią nothing is straightforward. A dla mnie w porównaniu z polskimi przepisami i wymogami tutaj wszystko jest banalnie proste. Dokładnie. Agnieszka po prostu... Punkt. Tak. Ja też jak otworzyłam tutaj, zaczęłam być self-employed, to pomyślałam sobie, Jezu, księgowy, i to w pierwszym miesiącu. I dopiero potem poszłam po rozum do głowy i ktoś mi wytłumaczył, ale ty nie potrzebujesz żadnego księgowego, a to przecież jest kilkaset złotych miesięcznie w Polsce, żeby to opłacić, więc tak, no jest, ale też tak sobie myślę, Magda, że bardzo płynnie mogłybyśmy przejść teraz, bo ty miałaś biznes online, więc łatwiej ci się jakby było odnaleźć tutaj i budować. I teraz, jeżeli ktoś ma taki pomysł, ale niekoniecznie może chce pracować w jakiejś firmy czy organizacji, jakoś myśli, marzy albo planuje sobie biznes online, to wiem, że ty właśnie planujesz kampanię WOW, czyli kilkudniowe wydarzenie. Tak. Możesz troszeczkę więcej nam o tym powiedzieć? Jasne. Więc dla każdej osoby, która chce stworzyć opcję zarabiania w internecie na swojej wiedzy, tak, na tym, co potrafi, na swojej pasji, na tym, co się w życiu dowiedziała, co przeszła, po prostu to doświadczyła, każdy z nas ma coś. Jeżeli kiedykolwiek ktoś ciebie o coś zapytał, poprosząc o radę, to znaczy, że miałeś jakąś wartość, którą ta osoba zobaczyła w tobie. I my właśnie to, czy ja właśnie to uczę opakować w kurs online, w e-booka, w mastermind, wiesz, w pewną wartość, którą jesteśmy w stanie sprzedać w internecie. Uczę również, jak zbudować społeczność, czyli przychodząc na moje szkolenie, nie trzeba mieć społeczności, nie trzeba mieć tego wszystkiego wymyślonego, bo ja przeprowadzam przez proces i uczę, jak w ogóle znaleźć temat na ten kurs online, jak to później opakować, jak zbudować swoją społeczność, jak oczywiście sprzedawać w internecie. Uczę kilku modelów sprzedaży w internecie, tak aby każdy znalazł coś dla siebie. A widzimy, co się wydarzyło, cała sytuacja z lockdownem i COVID-19 po prostu pokazała bardzo mocno, co jest możliwe, jak łatwo jest zamknąć biznesy stacjonarne, pozbawić dziesiątki tysięcy, jak nie setki tysięcy w Anglii ludzi pracy,
Natomiast biznesy online doświadczały rozkwitu, tak? Ci z offline'u szybciutko przenosili się do online'u, ten, kto potrafił się szybko zaadoptować. Więc ja uczę też właśnie tego, jak się zaadoptować, jak znaleźć dla siebie nowy pomysł, żeby zarabiać w internecie. Ja to będę robiła przez 3 dni. 26, 7, 8 czerwca, czyli dosłownie przyszły piątek, sobota, niedziela, online z mojego salonu do Twojego salonu będę nadawała przez 3 dni moje szkolenie, które się właśnie nazywa Kampania Wow. I serdecznie zapraszam osoby, które po prostu chcą się tego tematu nauczyć, chcą zabezpieczyć siebie, swój biznes, swoje rodziny, bo zobaczyły to, że absolutnie musimy dzisiaj mieć i każdy musi mieć ofertę online, pozyskiwania klientów z internetu, rozmowy z nimi, pozycjonowania eksperckiego, tak? To jest niesamowicie ważne, żeby mieć dzisiaj społeczność osób, które śledzą nas, na naszą markę, chcą słuchać tego, co robimy i właśnie o tym jest kampania Wow, tego uczę od podstaw, 3 dni, przyszły piątek, sobota, niedziela. Mm-hmm. I ja tutaj wkleję za chwileczkę link, tak żeby był do zobaczenia i też wiem, że masz prezent tak. I na specjalny kod coś od ciebie dostaniemy, prawda? Tak, dokładnie. Bilety, słuchajcie, do niedzieli, czyli do jutra w ogóle są w najniższej cenie, więc jak się decydować, to dziś i najpóźniej jutro, bo jutro wieczorem cena biletów rośnie. I mam dla was zniżkę o wartości. Bilety i tak są bardzo korzystne, tak? To jest naprawdę wartość, którą dostaniecie za cenę, którą płacicie, to jest wielkie wow, ale chodzi o to, żebyście właśnie się nauczyli. Po to ja robię teraz to szkolenie, żeby was nauczyć. Także jeszcze od tej właśnie ceny daję tutaj w brytyjskich to by było około 10 funtów rabatu, czyli właśnie 50 zł, bo cena jest podana w złotówkach, natomiast wiadomo, jest możliwość płatności kartą, więc każdy może sobie bez problemu elegancko zapłacić kartą brytyjską i tam nie będzie jakichś dodatkowych kosztów, więc spokojnie można kupić za siebie bilet i skorzystać z tego kodu rabatowego i jeszcze dostać właśnie minus tam około 10 funtów. Czy ty masz dobrze, to ja... ten kod? Również masz go, prawda? Też tak, tak. Ja teraz wkleiłam tutaj link do tego i teraz wkleję jeszcze szybciutko kod. Jak ktoś by był zainteresowany, to bardzo proszę. Ja też po Twojej książce i po Twoim jednym programie, jak to się nazywało? To był mastermind. Ja wiem, że ty też masz w sobie takie, że ty tak prowadzisz w bardzo przystępny sposób, w sensie naprawdę można poczuć, jakby wiesz, chwytamy cię za rękę i krok po kroku po prostu można z tobą przejść przez te wszystkie fazy. Więc tak, zapraszam serdecznie, widzimy się na kampanii Wow. Magdalena, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Życzę fantastycznej soboty wam wszystkim. I do zobaczenia już niebawem. Do zobaczenia. Dziękuję.